Witamy Państwa w Energy Gaz Polska. Dzisiaj będę przedstawiał instalację gazową w samochodzie Renault Espace z dwulitrowym turbodoładowanym silnikiem mocy 170 koni. Auto zostało produkowane w 2005 roku, a my zamontowaliśmy tę instalację BRC Sequent32 z podłączeniem pod OBD. Pokażę teraz poszczególne podzespoły instalacji. Zaczniemy od tych najbardziej widocznych, czyli od reduktora. Po prawej stronie reduktora przy akumulatorze mamy elektronikę sterującą. Tutaj widać bezpiecznik od gazu nad akumulatorkiem. Idąc po przewodach przy reduktorze mamy filtr fazy ciekłej z integrowanym zaworem odcinającym gaz. Tu mamy filtr fazy lotnej, a listwa wtryskowa jest schowana pod osłoną silnika, której nie będziemy ściągać, bo trzeba było najpierw ściągnąć filtr powietrza. Przełącznik gaz-benzyna został zamocowany po lewej stronie kierownicy w wolnej, przygotowanej do tego zaślepce. W aucie został zamontowany podwieszany zewnętrzny zbiornik o pojemności 53 litrów, z czego używalnego gazu będzie około 43 litry, co pozwoli przy spalaniu rzędu 12 litrów na 100 km uzyskać zasięg około 360-380 km w cyklu mieszanym. Wlew gazu został zamontowany pod klapką wlewu benzyny. Jest to cały wlew, więc nie będzie trzeba stosować specjalnych dokrętek adapterów. Auto spala około 11 litrów benzyny, gazu będzie palić 12 litrów. Koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 570 zł, na gazie 280 zł. Na każde 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzamy 290 zł. Instalacja kosztuje 3200, a w tym przypadku zwraca się po przejechaniu około 11 000 km. Dziękuję bardzo, ode mnie to wszystko. Zapraszam do Energy Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.